Spotykam się z Wami dzisiaj po raz drugi, bo obiecałam Wam, że pokażę Wam szkic na ten wzór tych kwiatków. Jeżeli chcielibyście do Waszego baktusa, do Waszego szala wykorzystać ten wzór, to mam do niego szkic. Nie przepisywałam go, zaraz go Wam pokażę, wytłumaczę. Tutaj nawet napisałam po polsku, co te znaczki oznaczają. Zaraz Wam to wszystko wytłumaczę. Jak widzicie, według tego szkicu, według tego wzoru mamy te kwiatki po przekątnej. One nie są jeden na drugim, tylko są po przekątnej. Możecie to również zrobić jeden kwiatek nad drugim, tutaj robiąc malutką przerwę, bo jak widzicie, tutaj zaraz się zaczyna, zaraz na szkicu pokażę, zaraz po zakończeniu tego jednego zaczyna się ten drugi po przekątnej. Popatrzcie, ten wzór wygląda bardzo wielki. On jest w sumie bardzo, bardzo łatwy. Ja tutaj zaznaczyłam dla Was po polsku, tu na dole po niemiecku, co te znaczki oznaczają, ponieważ to nie są moje znaki i chciałabym Wam wytłumaczyć, na czym to polega. Co to? Nie będziemy tego dziergać, tylko pokażę Wam ten szkic. Dzisiaj tylko dwa szkice. Jeden z tym ażurem i ten drugi z tymi kwiatkami. Liczba oczek jest podzielna przez 11 i na wysokość mamy 32 rzędy. 32 rzędy, jeżeli będziecie robili po przekątnej. Jak widzicie, jeżeli będziecie robili jeden na drugim, no to zróbcie sobie tutaj przerwę na przykład z samych prawych oczek i później rozpoczynajcie znowu tu od początku. Tutaj tymi kreseczkami zaznaczyłam prawe oczka. To są tak jak na innych szkicach, oczka te, które na niebiesko zaznaczam, tak tutaj jest, są te kreseczki. Tutaj może niektórzy z Was odkryją i będą się zastanawiali, dziwili, dlaczego tutaj mam 8, 7, 6, 5, 4 i tak dalej, i tak dalej. I z tej strony tak samo. To jest tylko dla mojej informacji. Zrobiłam sobie, napisałam sobie tutaj, że tu jest 8 oczek prawych. Muszę przerobić. Ja widzę, że tutaj jest puste. Zapomniałam oczko prawe wstawić. To tylko dla mojej informacji zrobiłam sobie te cyferki tutaj. Tu mam 8 prawych, tu mam 7, 6, 5 i tak dalej, i tak dalej. I tutaj z tej strony tak samo. To możecie sobie też zapisać. To nie musicie za każdym razem liczyć. Te kółeczka, jak wiecie, to są normalnie na moich szkicach zaznaczane oczka narzucane. To są te narzuty zaznaczone. Tutaj to się nic nie zmieniło. Teraz przejdźmy do tego znaczka. Popatrzcie, ten znaczek oznacza dwa oczka razem ze skłonem na lewo. Ja może trochę bliżej do Was przyjdę. Ja to tutaj zapisałam po polsku. U nas słońce zaczyna świecić i chyba muszę zasłonić zaraz tą roletę. To są dwa oczka razem ze skłonem na lewo. A więc wbijacie się pod dwie tylnie ścianki kolejnych oczek, które macie na lewym drucie, przeciągacie włóczkę, wysuwacie lewy drut i w ten sposób robicie dwa oczka razem, które skłaniają się na lewo. To są te oczka tutaj. Natomiast tutaj zaznaczone są dwa oczka razem ze skłonem na prawo. To są te oczka tu na tym szkicu. Wbijacie się pod dwie przednie ścianki tych dwóch oczek, które są na lewym drucie. Wyciągacie włóczkę i w ten sposób robicie dwa oczka razem ze skłonem na prawo. One się skłaniają w prawą stronę. To wszystko. Lewa strona, to znaczy oczka brzegowe, oczka parzyste, czy rzędy parzyste, przepraszam, przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Ja tutaj zaznaczyłam, poczekajcie, z lewym, a więc jeszcze raz. Jeżeli macie gdzieś zaznaczone sobie, zaznaczyliście gdzieś te znaczki, które ja normalnie używam, więc tutaj mamy dwa oczka razem ze skłonem na lewo. To są te znaczki, które ja w ten sposób zaznaczam. Widzicie? I ten znaczek to są dwa oczka razem ze skłonem na prawo. To jest ten znaczek tu na czerwono zaznaczony. Ja zaznaczam normalnie tak. Nie przepisywałam tego, zostawiłam to tak. To taka krótka informacja. Ja mogę zrobić szkic, sken tego i możecie sobie albo to przepisać. Popatrzcie, to nie jest wcale aż takie trudne, bo w większości mamy tutaj wszędzie prawe oczka. Albo mogę wam to przesłać. I tutaj znowu zauważyłam, że zapomniałam prawe oczko dorysować. To chyba wszystko. Wszędzie już są. Życzę wam miłego dnia. Życzę wam miłego dziergania. Te kwiatki to tylko nie jest na ten baktus, nie jest tylko na ten szal. To jest bardzo fajny wzór na letnie, na wiosenne projekty. Serdecznie wam wszystkim dziękuję za odwiedziny, życzę wam miłego dnia i w kolejnym moim wideo, to już nie dzisiaj, pokażę wam, jak dobierać oczka, jak z jednej strony w tym baktusie, jeżeli będziecie chcieli sobie go dziergać. Na razie żegnam się z wami, do usłyszenia, cześć!